Gdyby nie tak zwany antyradar, kierowca Mercedesa zatrzymanego w Czerwonce pod Suwałkami dostałby mandat w wysokości 400 zł i byłoby po sprawie. Urządzenie, które miał w samochodzie, nie dość, że kierowcy nie ostrzegło przed policyjnym radarem, to okazało się przyczyną znacznie dotkliwszej kary. Niewielka asfaltowa pętla przy Krajowej Ósemce jest miejscem, w którym bardzo rzadko nie ma policji. Każdy jeżdżący tą drogą o tym wie i zazwyczaj stosuje się do obowiązujących tam ograniczeń prędkości. Nogi z gazu nie zdjął 54-latek, dla którego zatrzymanie przez mundurowych okazało się dużą i kosztowną niespodzianką. Przed pomiarem prędkości nie ostrzegł go umieszczony w aucie tak zwany antyradar. Urządzenie, choć było włączone, nie wydało żadnego dźwięku, a kierowca miał na liczniku 27 km więcej niż dozwolone na tym odcinku 60. Okazało się, że korzystanie z tak zwanego antyradaru jest kosztownym wykroczeniem. Na bloczku mandatowym stanęła kwota 3000 zł. Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że o ile zakup i posiadanie tego rodzaju sprzętu jest jak najbardziej legalne, to używanie go w aucie już nie. Zabrania tego artykuł 66 kodeksu drogowego, który między innymi stanowi, że wyposażanie samochodu w urządzenia informujące o działaniu lub zakłócające działanie sprzętu kontrolno-pomiarowego używane przez organy kontroli ruchu drogowego jest zakazane. Ten sam przepis wskazuje, że zabronione jest również przewożenie w pojeździe takiego urządzenia, o ile jest ono w gotowości do użycia.